Cześć, tu Ewa z 32m2treningu.pl. Dzisiejszy filmik dedykuję wszystkim paniom, które spodziewają się swojego maleństwa oraz rozważają opcję treningu podczas ciąży. Tak więc pokażę Ci 5 takich top ćwiczeń, które ja wybrałam do swojego treningu, do treningu ciążowego. Chcę Ci powiedzieć, jak te ćwiczenia mogą przygotować Cię lepiej na poród oraz na macierzyństwo. Wspomnę również, czego ja unikam i czego warto unikać podczas takich ćwiczeń w ciąży. Żeby zacząć taki trening w ciąży, musisz skonsultować się ze swoim lekarzem. On musi Ci dać pozwolenie na wykonywanie ćwiczeń fizycznych. Najlepiej też, jak określi dokładnie, jakie ćwiczenia możesz wykonywać, albo Ty możesz mu powiedzieć, jakie ćwiczenia chciałabyś wykonywać, a on Ci powie, że tak, takie ćwiczenia możesz wykonywać, albo wręcz przeciwnie, że nie, niestety takich ćwiczeń nie możesz wykonywać. Żeby być z Tobą zupełnie szczerym, powiem Ci, że nie jestem trenerką fitness, natomiast ja mam nadzieję, że wszystkie te informacje, które tutaj dla Ciebie zebrałam, będą dla Ciebie przydatne, dodadzą Ci motywacji oraz odwagi do działania. Także zapraszam. Ćwiczenie numer 1. Tym ćwiczeniem to są przysiady. I dlaczego przysiady? Podczas przysiadów poszerza się Twoja miednica, wzmacniasz również mięśnie dna miednicy, o których już pewnie sporo słyszałaś, może czytałaś, może je ćwiczyłaś i bardzo dobrze, ponieważ one są bardzo potrzebne do porodu. Przysiady pomogą Ci również w trakcie ciąży, ponieważ podczas tego ćwiczenia wzmacniasz swoje mięśnie pośladkowe. Silne mięśnie pośladkowe pozwalają na redukowanie bólu w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Także w ten sposób, ćwicząc mięśnie pośladkowe, możesz po prostu pozbyć się nieprzyjemnego bólu, który potem z miesiąca na miesiąc wraz z przesuwaniem się środka ciężkości do przodu poprzez rosnący brzuszek może niestety się nasilać. Także przysiady. W jaki jeszcze sposób przysiady mogą Ci pomóc podczas samego porodu? Otóż podczas samego porodu możesz sobie wybrać pozycję, w której chcesz rodzić, w której będzie Ci łatwiej rodzić, szybciej rodzić. Jedną z takich pozycji to jest właśnie przysiad lub pozycja kuczna. Podczas właśnie tych pozycji, podczas przysiadu, jak i pozycji kucznej, tak jak już wspomniałam wcześniej, poszerza się Twoja miednica, dzięki czemu dziecko ma łatwiejsze przejście oraz działa siła grawitacji. Także tym sposobem poród może być troszkę przyspieszony. Natomiast, jeśli faktycznie byś chciała taką pozycję przybrać do porodu i wytrzymać w niej podczas skurczu chociaż 30 sekund, mimo że będziesz się na przykład opierać o położną czy męża, to nie jest to takie łatwe, prawda? Trzeba się jakoś do tego przygotować. Dlatego też wdrożenie przysiadów do swojego treningu pozwoli Ci się odpowiednio przygotować do tego, żeby taką pozycję podczas porodu przybrać i wytrzymać w niej chociaż tą chwilkę. Dla niektórych przysiady to naprawdę bardzo nudne ćwiczenie. Słyszałam takie opinie. Natomiast bardzo łatwo można sobie je urozmaicić poprzez angażowanie na przykład rąk. Akurat na pierwszym filmiku wykonuję standardowy przysiad. Nogi są rozstawione na szerokość bioder, nieznacznie szerzej. Nie schodzę poniżej linii kolan, poniżej 90 stopni. Warto, aby schodzić do 45 stopni. Jest to bardzo istotne, szczególnie w trakcie ciąży, ponieważ nasze stawy są rozluźnione i zbyt niskie schodzenie w przysiadach może powodować kontuzję. Także kąt 45 stopni będzie tutaj jak najbardziej optymalny. Należy również uważać, żeby linia kolan nie przekraczała linii stóp, linii palców od stóp. Zanim zaczniesz wykonywać przysiady albo jakiekolwiek inne ćwiczenie w trakcie ciąży i nie tylko, zadbaj o to, aby Twój odcinek lędźwiowo-krzyżowy nie był za bardzo wygięty. Jeśli się tego nie pilnuje, jest to przyczyną też bólu,
który potem następuje w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Natomiast przed ćwiczeniami podwiń miednicę pod siebie, tak jakbyś chciała przytulić swoje dzieciątko do kręgosłupa, aby właśnie całe plecy były proste i niewygięte. Aby urozmaicić sobie przysiady lub w momencie, kiedy chcemy to ćwiczenie troszeczkę bardziej sobie utrudnić, zaangażować również o wiele bardziej mięsień pośladkowy średni czy mały, warto po zrobieniu przysiadu na przykład odwodzić nogę w bok albo odwodzić nogę w tył. Jeżeli chcemy się jakoś bardziej przygotować do pozycji porodowych, na przykład pozycji kłucznej czy pozycji przysiadzie, warto, aby podczas przysiadu, kiedy jesteśmy w dole, na chwilę się zatrzymać, policzyć do 10, wytrzymać w takiej pozycji, można sobie troszeczkę pobalansować i powtarzać takie przytrzymanie, na przykład co drugi przysiad. Ćwiczenie numer 2. Skoro już była mowa o mięśniach pośladkowych, to jeszcze troszeczkę przy nich zostaniemy. Tutaj proponuję dwa ćwiczenia, tym razem w klęku podpartym. Tak jak widzisz, w klęku podpartym unoszę nogę do góry, tak aby ta noga była zgięta pod kątem prostym. Następnie można unosić tak wyprostowaną nogę. W ten sposób dalej wzmacniamy mięśnie pośladkowe, dzięki czemu możemy zminimalizować ten ból w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Mówi się, że najlepsze ćwiczenia na mięsień pośladkowy wielki to wtedy, gdy w pozycji leżącej, kiedy mamy ugięte kolana pod kątem 90 stopni, unosimy biodra. Podczas ciąży ja tego ćwiczenia nie wykonuję, pomimo że na zajęciach fitness dla kobiet w ciąży takie ćwiczenia miały miejsce. Chodzi tu w szczególności o ten moment, w którym leżymy na plecach. Jak zapewne wiesz, w czasie ciąży nie zaleca się leżenia na plecach, ponieważ ciężar macicy wtedy jest ułożony na kręgosłupie, na jelitach, na ważniejszych naczyniach krwionośnych, co może spowodować różne nieprzyjemności. W każdym razie, jeśli chodzi o ćwiczenia, tak krótka chwila, w których leżymy na plecach, nie powinna wyrządzić krzywdy. Jednakże ja osobiście, jak położę się na plecach, to czuję, jakby równocześnie ktoś położył mi naprawdę kupę kamieni na klatce piersiowej i jest mi trudniej oddychać. Także unikam jak ognia leżenia na plecach, również tego chwilowego podczas ćwiczeń. Ćwiczenie numer 3. Są to pompki. Jest to ćwiczenie, które wykonuję najczęściej zaraz po przysiadach. Dlaczego pompki? Tak jak mnie Anna Lewandowska uświadomiła, trzeba zadbać o to, żeby nie czuć ognia w naszych mięśniach, w naszych bicepsach, tricepsach, wtedy, gdy już nasze dziecko się urodzi i będziemy je cały czas nosić na rękach, przytulać, głaskać, uspokajać. Oczywiście nie mam tu na myśli takich standardowych pompek męskich. Je sobie możemy na razie podarować. Mam tu na myśli pompki w klęku podpartym. I tak jak widzicie na filmiku, oczywiście na początku zawsze trzeba zadbać o to, żeby odcinek lędźwiowo-krzyżowy nie był wygięty, a więc żeby plecy były proste, żeby tą miednicę troszkę podwinąć pod siebie. Podczas tego ćwiczenia zwróć również uwagę na to, aby Twoje ręce były pod barkami. Jeśli chodzi o głębokość schodzenia w pompce, to tak jak będzie to dla Ciebie optymalne. Możesz głębiej, możesz trochę płycej, natomiast nie chodzi tu o jakieś wyczyny, tylko o to, aby zadbać o swoją kondycję w mięśniach rąk. Jeśli Twój rosnący brzuszek, a wraz z nim dziecko, nie pozwala Ci na wykonanie na tyle głębokiej pompki, jakbyś chciała, możesz nieco jeszcze unieść biodra albo skorzystać z podwyższenia, na przykład jakiejś ławeczki. Również podczas trzeciego trymestru zaleca się, aby takie pompki robić
przy ścianie. Aby zrobić taką pompkę, stań przy ścianie, zrób krok lub półtorej kroku w tył, tak aby mieć odpowiednią odległość. Ręce ułóż na ścianie, pod barkami, na szerokości ramion. I schodząc do pompki, pamiętaj proszę o tym, żeby plecy były cały czas proste. Kolejne ćwiczenia. Są to ćwiczenia wzmacniające na plecy, które są ważne nie tylko dlatego, aby zminimalizować czy w ogóle pozbyć się bólu pleców podczas ciąży. Natomiast bardzo ważne jest, aby przygotować plecy również podnoszenie dziecka na rękach po porodzie. Dziecko staje się coraz cięższe, rośnie, także te plecy mogą być bardzo obciążone. Możliwe, że ćwiczenia na plecy skojarzą Ci się z kocim grzbietem i bardzo fajnie jest go wykonywać właśnie podczas ciąży, żeby pozbyć się tego bólu w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Natomiast ja chciałam zaproponować tutaj dwa ćwiczenia z obciążeniem. Tak więc, jeśli masz półkilogramowe ciężarki w domu, warto sobie z nich skorzystać. Jeżeli nie masz, możesz też takie ćwiczenie wykonywać bez obciążenia lub wykorzystać dwie takie małe butelki po wodzie 500 ml. Oczywiście, jeśli nie jesteś przekonana co do obciążeń podczas ciąży, to ich nie stosuj. Również jeśli wcześniej nigdy nie ćwiczyłaś z obciążeniem, też nie warto teraz eksperymentować z obciążeniem. Te ćwiczenia, które za chwilę pokażę, możesz wykonywać bez nich. I tym sposobem przechodzimy do ćwiczenia numer 4. Stań prosto, oczywiście weź te hantle, jeśli się na nie zdecydowałaś, na przykład po pół kilo na rękę. I teraz pochyl tułów ku przodowi razem z rękami, przy tym nieco uginając kolana. I już ostatnie ćwiczenie na dzisiaj, ćwiczenie numer 5. W klęku podpartym na górną partię pleców. Oczywiście, jak już do znudzenia przypominam, zadbaj o to, aby plecy były proste, żeby odcinek lędźwiowo-krzyżowy nie był wygięty. Również zadbaj o to, aby ręce były pod barkami. Weź obciążenie lub nie bierz, zgodnie z tym, co zadecydowałaś, i podnoś zgiętą rękę w łokciu ku górze, ku bokowi. Wszystkie ćwiczenia, które Ci tu pokazałam, ja stosowałam podczas swojego drugiego trymestru ciąży. Natomiast teraz przechodzę do trzeciego i coś czuję, że niektóre ćwiczenia ulegną modyfikacji. Natomiast chciałam jeszcze wspomnieć o tym, czego należy unikać podczas treningów w ciąży. Pamiętaj, że tętno nie powinno przekraczać 140 uderzeń na minutę. Powinnaś unikać oczywiście leżenia przodem, na brzuchu, na plecach. W trzecim trymestrze należy unikać już tych dodatkowych obciążeń. Ćwiczenia powinny być bardziej relaksacyjne oraz również powinnaś unikać zbyt głębokich przysiadów. Ale to jeśli chodzi o trzeci trymestr. Pamiętaj, że w naszym ciążowym treningu wzmacniamy wszystkie mięśnie, omijając mięśnie brzucha. Na dzisiaj to już wszystko, co chciałam Ci przekazać. Mam nadzieję, że możesz z tego filmiku wynieść sporą dawkę wiedzy i motywacji dla siebie. Jak Ci się podobało, oczywiście pozostaw lajka albo komentarz. Możesz zasugerować, co warto zmienić, albo o czym byś chciała kolejny filmik. Daj znać, jeśli chcesz więcej takich filmików na temat treningu w ciąży. Powodzenia, pa, pa!